Cześć, mam na imię Olga i serdecznie zapraszam Cię na praktykę według tradycyjnej medycyny chińskiej. Dzisiaj skupimy się na elemencie drewna, który koreluje z wiosną, z wątrobą i pęcherzykiem żółciowym, z rozpoczynaniem nowych projektów, z budzeniem się do życia, ale również i z oczyszczaniem i detoksykacją. Dzisiaj skupimy się na meridianach właśnie wątroby i pęcherzyka żółciowego. I żeby uzmysłowić Wam, na jakich partiach będziemy się skupiać, gdzie będziemy kierować naszą uwagę, to po prostu pokażę Wam te meridiany na... O, tutaj. Pierwszy meridian, meridian wątroby, zaczyna się pod żebrami, idzie przez cały brzuch, przez pachwinę i potem wewnętrzną stroną nogi i kończy się przy dużym palcu. I jakby meridiany mamy po obu stronach, więc jest to, no wiecie, i z prawej, i z lewej. Meridian pęcherzyka żółciowego za to jest troszeczkę bardziej skomplikowany, ponieważ zaczyna się przy oku i robi różne zawijasy naokoło tutaj naszego ucha, potem idzie z tyłu głowy, przez kark, wraca do przodu i idzie bok. Idzie bokiem ciała, tak? Czyli... będziemy skupiać się na bokach ciała. No i potem zewnętrzną stroną nogi i kończy się na małym palcu. I znowu po obu stronach. Tak więc będziemy się skupiać głównie na naszych bokach ciała, czyli będą to wydłużenia, rozciągnięcia, skręty i jeszcze dodatkowo wewnętrzna strona nóg, ale to zobaczycie. Tak, w każdym razie zapraszam Was serdecznie. Zaczynamy. Zaczniemy w siadzie, także usiądź wygodnie i jeżeli czujesz spięcie w biodrach, napięcie w biodrach, to możesz podłożyć pod biodra poduszkę lub klocek, tak aby biodra były wyżej od kolan, wtedy łatwiej będzie rozłożyć nogi. I na chwilkę zamkniemy oczy, weźmiemy kilka oddechów. Tak, aby uziemić się w tu i teraz, połączyć się z powrotem z ciałem. Bez oceniania, bez analizowania. Wdech i wydech. I powoli unieście ramiona do góry, wyciągnijcie ciało, osadźcie barki. I z wydechem odłóżcie prawą dłoń na macie. I wyciągnijcie cały lewy bok. I tutaj już zaczynamy rozciąganie, pobudzanie meridianów. Meridian pęcherzyka żółciowego. Wyobraźcie sobie, jakby lewy pośladek był wciągany w ziemię, osadzony, a lewa dłoń wyciągała Was jak najdalej. Prawa ręka podparta jest na macie i delikatnie odpychamy się od ziemi, tak aby jeszcze bardziej rozciągnąć bok ciała. Super. I jeszcze jeden oddech. Możecie wizualizować oddech do boku ciała. I z wdechem wróć do centrum, wydech, lewa dłoń na matę, rozciągamy prawy bok ciała. I znowu palce dłoni, która jest w górze, ciągną nas jak najdalej, daleko, a pośladek uziemiony w
wtapia się w matę. Możecie kierować oddech do boku. Jeszcze chwilkę. Super. Z wdechem podnieś ramiona. Z wydechem skręć się do prawej strony. Lewa dłoń na prawe kolano. Prawa dłoń za ciałem. I delikatnie skręcasz ciało. Tak jakby prawy bark ciągnął do tyłu, lewy do boku. I oddychamy. Długi wydech do brzucha. Przepraszam, wdech do brzucha i długi wydech. I jeżeli czujecie, że macie przestrzeń, możecie spojrzeć do tyłu za prawym barkiem. Pamiętajcie, że głowa cały czas ciągnie nas do sufitu. Kręgosłup jest w linii prostej. Nie odchylamy się do tyłu lub do przodu. I ostatni wdech. I wydech. I z wdechem powrót do centrum, druga strona. Z wydechem skręt. Prawa dłoń na lewe kolano, lewa za ciałem. Lewy bark ciągnie do tyłu, prawy do boku. Pośladki cały czas zakorzenione, zaczepione w macie. I oddech do brzucha. Brzuch jest luźny, swobodny. Oddychamy. I jeżeli masz przestrzeń, to spójrz za lewym barkiem. I z wdechem wracamy do centrum. Z wydechem opuść dłonie na kolana, zamknij na sekundę oczy i zwróć swoją uwagę na boki ciała, które właśnie rozciągnęliśmy, skręciliśmy. Opuść luźno barki, rozluźnij szczękę. Super. I powoli przejdź do pozycji stołu, czyli do klęku podpartego. Dłonie są pod barkami, kolana są pod biodrami i mocno rozcapierzamy palce, tak aby każda krawędź dłoni była dociśnięta do maty. Stopy są luźno i przejdziemy do kilku rund kocich grzbietów. Z wdechem opuszczamy pępek, patrzymy przed siebie. Z wydechem wyciągamy kręgosłup do sufitu, tak jakby nas coś ciągnęło jak najwyżej. Głowa pozostaje luźna, luźna szyja. I znowu wdech. I wydech. Pępek do kręgosłupa. I wdech. I wydech. I jeszcze raz. Wdech i wydech. I tym razem chcemy skierować prawy bark do prawego biodra. Rozciągamy całą lewą stronę. Zauważcie, jak rozciąga się lewy bok ciała. I tam kierujcie oddech. Kilka oddechów w tej pozycji.
i z powrotem do centrum. Druga strona, lewy bark do lewego biodra. Rozciągamy prawą część ciała. Prawy bok korpusu. I długi oddech. I jeszcze chwilkę. I z wydechem do centrum. I teraz tak jak trochę robiliśmy kocie grzbiety, tak będziemy z wdechem i wydechem łączyć bark z biodrem. Kto potrafi, ten łączy. Z wydechem bark do biodra. Wdech, powrót do centrum. I wydech, druga strona. Wdech do centrum. I znowu. Wdech, centrum. Wydech. I centrum, ostatni raz na obie strony. Wdech do centrum. Ostatni raz wydech. I wróćcie na środek i tym razem połączymy te dwa ruchy, czyli koci grzbiet i biodro do barku, tak aby powstał swobodny ruch po okręgu, tak aby porozciągać korpus na wszystkie strony. Możecie zmienić ustawienie dłoni, przesunąć się troszeczkę do przodu i poszukać tych ruchów, o które prosi ciało, cały czas mając na uwadze zwłaszcza boki ciała. Pamiętajcie, energia podąża za uwagą, a my tutaj skupiamy się na naszej wątrobie, pęcherzyku żółciowym. Pamiętajcie, aby zmienić kierunek. Cały czas oddychamy przez nos. Super. Rozsuńcie kolana na szerokość maty, złączcie duże palce u stóp. Usiądźcie biodrami na piętach, wyciągnijcie dłonie przed siebie, czoło na matę. Pozycja dziecka. Balasana. Długi, długi oddech. Tutaj możemy się skupić na wnętrzach naszych nóg. Nogi są dosyć ściśnięte w tej pozycji. Brzuch powinien swobodnie falować pomiędzy udami. Możecie zrobić eksperyment i docisnąć duże palce u stóp do maty. I zobaczyć, co się dzieje. Pamiętajcie, że w dużym palcu jest zakończenie meridianu. Super. I mocno wciśnijcie dłonie w matę, zahaczcie palce, podnieście biodra do sufitu. Pies głową w dół. I raz jedna pięta do maty, raz druga. Rozchodzimy pieska. Wyobraźcie sobie, że biodra ciągną Was do sufitu jak najwyżej. Dłonie mocno odpychają nas od maty, pomagając naszym biodrom. Super. I z wdechem przestaw prawą nogę pomiędzy stopy. Uziem lewą piętę i podnieś korpus do góry, do wojownika drugiego. Kolano jest nad kostką, tylnia noga mocno wciśnięta w matę, tylnia stopa, zwłaszcza krawędź lewej stopy. Ręce są rozłożone w równej linii. Prawa dłoń wyciąga nas do przodu, lewa do tyłu. I wyciągamy kręgosłup do góry, jakby ktoś ciągnął nas za czubek głowy do góry. Super. I z wydechem odłożymy prawą dłoń po zewnętrznej stronie prawej stopy.
Jeżeli możesz, zostaw lewą piętę na macie i wyciągnij lewą rękę przed siebie. Może nie to, że przed siebie, ale tak, aby ciało było w jednej linii, aby od czubków palców po czubki stóp była jedna linia. Jeżeli to jest dla Ciebie niewykonalne, możesz podnieść stopę, piętę, stopę i wyciągamy. Jeżeli to jest dalej ciężkie, to po prostu zejdź na kolano albo jeszcze jedna opcja, podnieś się na łokieć i wyciągnij bok ciała. Cały czas skupiamy się na bocznej linii ciała, tak? I oddychamy. Super. Z wydechem odkładamy dłonie i wracamy do psa z głową w dół. Trzy oddechy. Jeżeli jest ciężko, to po prostu przejdź do pozycji dziecka. Super. I druga strona, lewa stopa pomiędzy dłonie. Odstawiamy prawą nogę na macie i wyciągamy ręce Virabhadrasana 2, wojownik drugi. Mocne nogi. I tutaj możecie się skupić na wnętrzach nóg, tak jakbyśmy chcieli ścisnąć coś pomiędzy nogami. Wtedy pozycja jest stabilniejsza, no i oczywiście aktywujemy meridian wątroby. Meridiany wątroby. Jeszcze jeden oddech. Super. I odkładamy dłoń na macie. Wyciągamy ciało do pozycji wydłużonego kąta lub odstawiamy kolano. Jeżeli dalej ciężko, to przechodzimy na łokieć, znaczy na przedramię. I wyciągamy cały bok ciała. Super. I z wydechem odkładamy dłonie na matę. Wracamy do psa z głową w dół. Długi oddech. Ekstra. I przejdziemy na kolana. Usiądziemy na macie. I przejdziemy do Upavista Konasana, czyli rozłożymy nogi na boki. I teraz tutaj usiądźcie wygodnie, tak aby biodra były w miarę możliwości przyklejone do maty. Jeżeli to jest za ciężkie, to dalej możecie podłożyć poduszkę pod pośladki. I co? I będziemy rozciągać wnętrze nóg, czyli z wdechem wyciągniemy plecy, z wydechem skłon do przodu. I teraz tak, staramy się, aby plecy były w miarę możliwości proste. Schodzimy na tyle, ile możemy. Jeżeli to jest wszystko, to też jest ok. Jak długo czujecie rozciąganie w nogach, to jest ok. Pamiętajcie, aby nogi były aktywne, czyli nie chcemy tutaj zdechłych rybek. Stopy delikatnie w pozycji Barbie Fit, czyli wypychamy tą poduszkę na boki. I oddychamy. Cały czas wracając uwagą do wnętrza nóg. Rozluźniamy szczękę, puszczamy wszystko, co tu się kumuluje, a element drewna jest powiązany ze złością, która właśnie często kumuluje się w szczęce. Kto zgrzyta zębami, ten wie. Także kierujemy rozluźnienie z wydechem do miejsc, w których odczuwamy napięcie.
jeszcze chwilkę. I z wdechem podnosimy się do góry. Jeszcze przejdziemy do Baddha Konasany. Złączymy stopy. Delikatnie możemy je rozłożyć i pozwalamy kolanom opaść na boki. Wyciągamy plecy i znowu skłon. Na tyle, ile możecie. To nie są wyścigi, każdy ma swoje własne zakresy. Oddychamy. Super. I z wdechem podnieście korpus, pomóżcie sobie dłońmi, podnieście nogi i przejdźcie do leżenia na plecach. Przyciągniemy kolana do klatki piersiowej i delikatnie poobujemy do przodu, do tyłu, tak aby rozmasować odcinek lędźwiowy na boki. I odstawcie stopy na matę. Założymy teraz prawą nogę na lewą i z wydechem przełożymy tak zaplecione nogi. Jeżeli ktoś może, to może sobie jeszcze bardziej tutaj zahaczyć stopą o lewą łydkę i przekładamy kolana do lewej. Łopatki zostają na macie, możemy rozłożyć ramiona. Staramy się, aby kręgosłup był w miarę prostej linii. I możemy spojrzeć w przeciwną stronę. I tutaj zwróćcie uwagę, że mamy dwa w jednym. Wnętrze nóg, ponieważ nogi są zaplecione, i bok ciała, czyli skręt. Możemy zamknąć oczy i skupić uwagę właśnie na bokach ciała, na wnętrzu nóg. Długi oddech. I z wdechem wracamy do centrum, rozplątujemy nogi. I druga strona, lewa noga na prawą, zahaczamy i przekładamy nogi do prawej. O, mi pstryknęło. I patrzymy w przeciwną stronę. I znowu wnętrze nóg. I bok ciała. Długi oddech. Ostatni oddech. Z wdechem wróćcie do centrum, rozplączcie nogi. Przyciśnijcie je znowu do klatki. I z wdechem rozluźnijcie. Przejdźcie do szawasany. Rozsuńcie stopy na szerokość maty. Niech opadną na boki. Ręce ułóżcie wzdłuż ciała, wnętrzami, dłonie wnętrzami do sufitu. Możecie ściągnąć łopatki, barki w dół, brodę przyciągnąć do szyi, zamknąć oczy i na sekundę zanurzyć się w bezruchu, w tym, co się zadziało.
I delikatnie zaczniecie poruszać palcami rąk i nóg. Możecie przeciągnąć całe ciało. I delikatnie przerolować się na bok. I we własnym tempie, powoli, spokojnie podnieść do siadu. Bardzo Wam dziękuję za wspólną praktykę. I co, jeżeli macie pytania, to dajcie znać koniecznie. I widzimy się następnym razem na macie. Namaste.